Pani Żyleto, bardzo nam przykro. Niestety zarówno pani mąż, jak i szwagier ulegli śmierci na skutek przestrzelenia plastiku. Co? Ale jak to w ogóle możliwe? Kto mógł w ogóle coś takiego zrobić? Oni nie mieli żadnych wrogów. Dodatkowo byli sławnymi postaciami filmowymi. Nie ma żadnego powodu, by ktoś chciał ich zabić. Coś więc ściemniacie, komendancie. O nie, pani Żyleto. Niestety nic nie ściemniamy. Dochodzenie wykazało, że pani szwagier oraz pani mąż Emmet wymyślili sobie nowy sposób na życie, mianowicie, że będą kradli. Stwierdzili, że do premiery filmu nie dojadą bez gotówki, a jako znane i rozpoznawalne postaci, tylko łatwiej będzie im kraść. W związku z tym spotkali jakiegoś randomowego człowieka na pustyni i postanowili mu skraść tę oto tam daleko stojącą walizkę. Co? Po co mojemu mężowi i mojemu szwagrowi taka walizka? Ciężko stwierdzić, jej zawartość jest dość tajemnicza, by nie powiedzieć, że żadna. Myślę, IK-88, że od teraz oficjalnie nam pomagasz. Pi, ale tylko za kolejne paczki elfików. Spokojnie, dogadamy się. Teczka jest w mieście. Wy też jeszcze raz w swój zoom i zobacz, do kogo trafiła. Pi. Jednakże to jedyne, co zostało po pani rodzinie. Choć właściwie, no nie do końca, bo oni to komuś ukradli, ale że nie ma świadków i nie ma właściciela, to myślę, że ta teczka należy do pani. Czy życzy sobie ją pani zabrać w tej chwili? Nie, na co mi to dziadostwo? Tym bardziej, że mówisz pan, że tam nic nie ma wartościowego. Nie widzę, do kogo trafiła, natomiast wytężam swój super słuch i słyszę, że komendant mówi, że odda ją tej czarnej... Wasze akta donoszą, że to żona Emeta. To by miało sens. A tak w ogóle? To czemu pan się uśmiechasz? Panie, zmarła mi jedyna rodzina, szwagier i mąż. A pan się teraz uśmiechasz? To jest nowy wizerunek policji. Nic nie poradzę. Oni pewnie współpracowali razem w gronie i ona przejęła teraz tą teczkę i będzie chciała ją dostarczyć. Mam gorsze wiadomości. Dobrze, proszę pani. Jeśli to wszystko i nie ma pani więcej pytań, bardzo proszę iść tam podpisać. No i najważniejsze pytanie, czy ma panią ktoś odebrać? Ktoś może panią stąd zabrać? Czy da pani sama radę dojechać do domu? Och, nie wiem, jestem taka zdruzgotana. Nikogo też nie mam. Cześć, Lucy. A ten to kto? Patek! Witaj, Lucy. Słyszałem, że... nie masz chłopaka i właściwie, że nie żyje i pewnie potrzebujesz pocieszenia. A nic tak nie pociesza jak nowy zestaw Lego Friends, który mam u siebie w bagażniku. Jak pan widzi, jednak kogoś mam. To się cieszę, szczęścia życzę. Chodź, Lucy, jedziemy z tego smutnego miasta. Co znowu? Bip. Na pomoc przybył jej Batman. Co? Batman? To będzie więc trudniejsze niż myślałem. Bip. Wyjeżdżają bip właśnie z miasta. Dobra, do pojazdu i gonimy ich. Szybko. Dobra, Batku, możemy już jechać. Tylko chyba nie powiesz, że mam iść na piechotę. Nie, spokojnie. Już wysłałem wiadomość myślową do Alfreda. Zaraz przyślę pojazd. Batku, czy to na pewno odpowiedni pojazd? Temu Alfredowi znowu się wszystko pokićkało. Pewnie znowu ma nawroty Klotzheimera. Cóż, Żyleta, musimy dać radę. Nic nie jedziemy, Batku. Dobra, włączam nitro. Nitro. Ha, żegnaj policję. No, całkiem ciekawe to miasto. Zaraz. Czy to nie jest moja walizka? No jak bumcyk moja walizka? Halo, panie władzo. Panie władzo. Tak się składa, że ta walizka, która jest tu za panem... Halo, powoli, jakiś dzień dobry. Jakiś szanowny panie władzo. Powiedziałem, panie władzo. Jakaś koperta. Jaka koperta? Ty nie z tych. No dobrze, w czym mogę pomóc? Panie władzo, ta walizka, za panem. Ta, ukradł mi ją dwóch jegomości. Jeden granatowy, drugi pomarańczowy, wyglądający jak wybraniec koloru żółtego? Dokładnie tak. Ona jest nie tylko moja, ale jest bardzo droga. Ja bez niej to nie pożyję za długo. Ach, to się dobrze składa, bo małżonka świętej pamięci Emeta jej nie chciała. Ja to też tak średnio, bo to co tam jest w środku, to ja nie wiem co to jest. A na komisariacie średnio jest miejsce na takie rzeczy.
W związku z tym nie ma problemu, chłopie, możesz ją brać. Tylko czekaj, może ci ją wymyję z tej plastikowej krwi, żeby była czysta, jak ją będziesz brał do domu. No dobrze, bo nie wiem, czy mojemu kontrahentowi by się faktycznie spodobało to, że jest taka ubrudzona. To czekam. Tu se siednę i czekam. Okej. 5 minut później. Dobra, kolego, tu ci ją stawiam. I ja lecę, bo wiesz, mam inne obowiązki. Co? Ktoś coś mówił? Czy tylko mi się przesłyszało? Chyba mi się tylko przesłyszało. Witaj, niebieski chłopczyku. Miałeś taką czarną walizkę. Jeśli nie chcesz nabić sobie guza, lepiej szybko powiedz, gdzie ona jest. Czarna walizka? Tamten policjant ją wziął. Ten w czapce? No tak. Powiedział, że wyczyści, zaraz mi odda. Dzięki za pomoc. Nie ma za co. Zawsze służę. O kurczę! Czekaj, halo! Oddał mi! Tu leży ta walizka! Czy to ty jesteś kurierem, który ma mi zapłacić? Ej, halo! O kurde, a co to było? Niedobrze, niedobrze, od jakiegoś czasu chodzą za mnie te strzelaniny. Chyba pora się stąd zwijać. Cyk! Co? Gdzie ta walizka? Nie wiem, niebieski powiedział, że ten ją ma. Ale widzisz, że jej nie ma. Gdzie ona jest? Jeżeli niebieski mówił, że jej nie ma i komendant jej nie ma, to musi być cały czas na komisariacie. Tego się obawiałem. Trzeba powiadomić najwyższego i nie mamy innego wyboru, jak przypuścić szturm na miasto. Młody powiadom najwyższego. Panie, było dokładnie tak, jak mówiliśmy. Ci nieudacznicy nie mieli żadnych szans, by zdobyć tą paczkę. My byliśmy blisko, jednakże spóźniliśmy się o kilka sekund. Może gdybyśmy wcześniej wystartowali, to byłaby szansa. Czasu jednak nie cofniemy. No nie. W związku z tym, że paczka jest w najbardziej strzeżonym mieście tego kloca, nie mamy szans jej dostać w tradycyjny sposób, postanowiliśmy się wspomóc i wezwaliśmy... Co wezwaliście? Międzyplanetarne bombardowanie.